Ruszył proces Tomasza M., optyka z Sosnowca, który jest oskarżony o uprowadzenie i zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 11-letniego Sebastiana z Katowic. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu nie podaje jednak treści wszystkich zarzutów z uwagi na ich drastyczny charakter i tym samym dobro innych osób. Z tego też powodu decyzją sądu proces jest utajniony. W środę przed rozpoczęciem rozprawy głos zabrał prokurator prokuratury okręgowej. W akcie oskarżenia znajduje się 7 zarzutów. Najpoważniejszy z nich dotyczy zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 11-latka z Katowic, ale prokurator oskarżył również mężczyznę o popełnienie 3 przestępstw o charakterze pedofilskim na szkodę 2 małoletnich poniżej lat 15, jak również o posiadanie nielegalnego oprogramowania komputerowego i pornografii dziecięcej. Łącznie Tomasz M. usłyszał 7 zarzutów. Do popełnienia wszystkich przyznał się na etapie postępowania przygotowawczego. Prokuratura wniosła o przesłuchanie na rozprawie 7 świadków i odczytanie zeznań ponad 30 osób, których osobiste stawiennictwo w sądzie nie było konieczne, ponieważ składają zeznania, którym oskarżony nie zaprzeczył. Ostatecznie w sądzie nie pojawili się żadni świadkowie, zatem możliwe, że sąd odrzucił wniosek prokuratury. Po odczytaniu aktu oskarżenia oskarżony składał wyjaśnienia w tym znaczeniu, że odnosił się do wyjaśnień, które złożył wcześniej w postępowaniu przygotowawczym. Na pewno nie jest to sprawa obszerna. Znam postępowania toczące się na pewno długo z uwagi na ich obszerność, a ta myślę, że na kilku terminach powinna się zakończyć. Oczywiście to jest moje prywatne przypuszczenie, nic więcej. Przypomnijmy, do zbrodni doszło w maju zeszłego roku. Według ustaleń prokuratury Tomasz M. uprowadził 11-latka, który wracał z placu zabaw do domu. Potem zabił go na terenie Sosnowca. Ciało dziecka zostało odnalezione niedługo później na placu budowy w sosnowieckiej Niwce, gdzie oskarżony stawiał swój dom. Kolejne terminy rozprawy wyznaczono na 9 i 30 listopada.